Osoby pod wpływem substancji odurzających lub cierpiące na różne zaburzenia mogą być agresywni i atakować bez wyraźnych przyczyn. W pierwszej kolejności zadbaj o swoje bezpieczeństwo i zachowaj odpowiednią odległość. Jeżeli agresor zaatakuje z użyciem noża i rozetnie skórę, należy zatamować krwawienie. Użyj do tego kawałka odzieży, chociaż najlepszym rozwiązaniem byłoby założenie jałowego opatrunku. Równie niebezpieczne jest ugryzienie przez agresora. W każdym wypadku udaj się do szpitala. Taką ranę należy oczyścić, zrobić odpowiednie badania wykluczające zarażenia m.in. wirusem HIV. Bezpieczeństwo postaw na pierwszym miejscu. Jeśli nie masz rękawiczek, staraj się unikać kontaktu z krwią lub innymi płynami ustrojowymi. Nie zdejmuj rękawiczek za pomocą zębu. Zużyte zwin do środka, wtedy krew i zarazki zostaną wewnątrz. Każda sytuacja jest inna, natomiast zawsze najlepszym rozwiązaniem jest unikanie osób agresywnych. Pamiętaj, zadbaj przede wszystkim o własne bezpieczeństwo. Stań kilkadziesiąt metrów dalej, obserwuj sytuację i zadzwoń na numer alarmowy 112.